Dzień dobry, zapraszam. Dzień dobry. Kamil Śmiałkowski. Cześć. 100 lat. Dzień dobry, witam Cię, Kamilu. Zapinamy pasy. Dobrze. I cofamy. Chyba mogę. Krzysiu mi pokazuje, że mogę. Dobra, to już jedziemy. Kamil, nie wiem, czy miałeś okazję posłuchać chwilę, jak rozmawiałam z panem Mirosławem. No właśnie, bo Złote Globy... Nagrody to jedno, o czym sobie porozmawiamy też oczywiście absolutnie, ale jakby aspekt, trochę zostały zepchnięte, mam wrażenie, na drugi plan jednak mimo wszystko, bo jednak aspekt solidarności z przede wszystkim kobietami molestowanymi, wykorzystywanymi nie tylko w Hollywood był bardzo duży i wyraźny, no i ta Oprah Winfrey, o której także już rozmawialiśmy tutaj dzisiaj, była bardzo mocnym akcentem tej nocy. Zgadza się. Znaczy, to chyba były pierwsze tak inne Złote Globy, bo znaczy, z jednej strony faktycznie to, co tam się działo w nagrodach, to jest też ciekawy temat do rozmowy, ale to, co tam się działo na imprezie i to, co to, jak ta impreza, czy w ogóle to wszystko, co się w tej chwili dzieje w Hollywood, zmienia tą branżę i to to towarzystwo, no myślę, że to jest jedna z większych rewolucji, jakie kiedykolwiek tam miały miejsce. Tak jak w pewnym momencie weszło kino z dźwiękiem, w pewnym momencie... Aż tak? Myślę, że tak. Myślę, że jesteśmy u progu potężnych zmian, rewolucji niemalże na miarę rewolucji francuskiej w kinematografii, zwłaszcza tej amerykańskiej, hollywoodzkiej. No i po prostu możemy tylko patrzeć, w którą stronę to pójdzie, jak to się wszystko zmieni. Zmieni się na pewno bardzo. Miejmy nadzieję, że na lepsze, bo to wcale nie jest powiedziane tak do końca. Miejmy nadzieję, że to, co się dzieje, no, spowoduje z jednej strony, że już żadne złe rzeczy nie będą się działy i równocześnie też gdzieś nie zgubią w tym wszystkim po prostu no, sensu kina, radości z tworzenia sztuki i rozrywki. A myślisz, tak sobie teraz pomyślałam o tym, czy istnieje takie prawdopodobieństwo, że wkrótce to, co się w tej chwili dzieje, będzie miało swoje odbicie na ekranie? No już ma. No przecież już jest ten film, z którego wycięto Kevina Spacey'ego i on był nominowany. Nie dostał co prawda żadnej nagrody, ale już zresztą zostało głośno powiedziane, że to tak naprawdę z przyczyn czysto finansowych go wycięto. Już się takie rzeczy dzieją z kolejnymi rzeczami. Pewne filmy znikają bądź z planów, bądź są w trakcie realizacji. Niektórzy aktorzy wycinani i wkładani w to miejsce inni. Ba nawet taka prosta rzecz, że pojawia się kilka dni temu serial rozmów, też dziejących się w pewnym sensie w samochodzie, rozmów Jerry'ego Seinfelda z aktorami, z różnymi komikami. Pojawia się taki cudowny serial, 60 kilka odcinków na całym świecie na Netflixie, poza jedną rozmową z C.K. Lewisem. Ona została wycięta i ona już nie ma, jej nie ma w tym zestawie. Czyli też to jest też to, czego trochę się boję, że w pewnym momencie ta rewolucja spowoduje jakąś formę cenzury. No właśnie, zastanawiam się, czy chociażby ta sytuacja z Kevinem Spacey, że nagle jest wyrzucony z filmu i dokręcane są sceny z kimś innym, czy to nie posuwa się już trochę za daleko mimo wszystko? Moim zdaniem tak. Moim zdaniem w niektórych miejscach ta zupełnie słuszna rewolucja już idzie tak, jak wystarczyła jedna wypowiedź Matta Damona i już się pojawia petycja, żeby wyciąć go z filmu, w którym ostatnio zagrał, bo to, co powiedział, jest złe. No, nic nie zrobił, tylko coś powiedział. Powiedział, że należy w jakiś sposób te zło, które tam ci ludzie robią, umieć wyskalować, że nie każde zło jest równe innemu. No, i to już wystarczyło, żeby... No ale teoretycznie ma rację. No tak, ale absolutnie. Mówię, ale to już wystarczyło, że nie stanął w szeregu i nie powiedział jak wszyscy inni, że jest bardzo źle i już to wystarczyło, żeby pojawiła się petycja i tysiące podpisów pod nią, żeby wyciąć go z filmu, w którym zagrał. A czy Hollywood jest w stanie zrobić o tym film?
No kiedyś na pewno to zrobią. Musi minąć, ja wiem. Oni z tego 3 żyją. Dekady muszą minąć, dojrzeje do tego i nabiorą dystansu, stwierdzą, zróbmy o tym film. Tak, na pewno. No, oni z tego żyją, że o wszystkim robią film. No właśnie, to scenariusz sam się napisał tak naprawdę. No dobrze, a jak samą kwestię, już przejdźmy do kwestii związanych z filmem. Jak oceniasz to, co działo się na Złotych Globach, no i przede wszystkim nagrodzonych, wyróżnionych i tych, którzy no, wyróżnieni nie zostali. Mhm. Myślę, że to były jedne z lepszych Złotych Globów od strony w ogóle zestawów nominowanych, bo naprawdę tam się działo i w kinie, i w telewizji w tym roku działo się bardzo dużo. Nagrodzone zostały filmy i seriale no, tak naprawdę trochę po linii, w sensie, że w większości te, w których główne role odgrywają kobiety i one są najważniejsze i one i to, co robią w jakiś sposób no, jest zgodne z tą tendencją, którą w tym momencie w Hollywood widać. I poza kilkoma tytułami to są rzeczy naprawdę no, i bardzo głośne, i bardzo dobre. I teraz tylko grzecznie musimy poczekać, aż te filmy pojawią się po Polsce. No właśnie miałam powiedzieć, fajnie skomentować. I, znaczy, i tak jest postęp, bo ja bardziej przy Oscarach może na to zwracałam uwagę, że był taki rok, pamiętam, 2 czy 3 lata temu, że doszłam do wniosku, że chciałabym zobaczyć przed galą wszystkie filmy Oscarowe. Nie było to takie proste, ale i tak już jest lepiej niż, nie wiem, powiedzmy 10 lat temu, że część tych filmów jednak już do nas dociera wcześniej i mamy szansę je zobaczyć. No ale dystrybutorzy nawet w Stanach, oni też często czekają z szeroką dystrybucją na ten sezon nagród. No bo łatwiej jest promować film, który dostał nominację, który dostał Oscara, niż taki, który nie dostał. Który nie dostał. No dobrze, a seriale, bo to jest przynajmniej z mojego punktu widzenia, nagle odkrywam seriale, które są już od chyba dobrych kilku lat tak naprawdę niezłą konkurencją dla filmów, bo są robione dokładnie na tym samym poziomie. Witam przez ludzi z Hollywood. Ja wiem, że jesteś fanem. Przez ludzi z Hollywood, aktorów, tak. No nie tylko z Hollywood, bo to są fajne, odkrywane nazwiska. I cieszę się bardzo, że te Złote Globy właśnie zwracają uwagę na seriale, chociaż akurat zostały nagrodzone seriale, które chyba jeszcze nie miałam okazji zobaczyć, bo jest ich tyle na rynku nagle, że nie wiadomo co oglądać. Tak, ale większość jest już tak, po polsku. Ale jest, no, dokładnie, jest. Większość możemy zobaczyć i absolutnie warto. No i tu znowu mamy dwa głównie wygrane tytuły, czyli Opowieści Podręcznej i Wielkie Kłamstewka, no to są znowu opowieści o kobietach, o ich problemach i o tym, jak sobie z nimi radzą. I co ciekawe, w tym roku wygrywają głównie seriale z platform streamingowych. Właśnie Netflix, tak, Amazon. Tak, tak. Bo to są seriale, które możemy obejrzeć. Tak, i to są. Bo oni też są odważniejsi. Oni są odważniejsi już momentami nawet od tych stacji kablowych typu HBO, a na pewno zawsze byli odważniejsi od tych stacji ogólnodostępnych, które po prostu tworzą. Tak, ja miałam takie poczucie, że ty zapewne bardziej jesteś zorientowany w tych technikach i na zasadzie kto sobie na co może pozwolić. W przypadku Narkosa miałam takie odczucie, że jeżeli robiłby to kanał telewizyjny, tudzież Hollywood, to ten serial nie byłby tak odważny, bo uderza ewidentnie w administrację amerykańską, w to, jak funkcjonowała, jak komu i jak pomagała, jaki brała udział czynny w funkcjonowaniu karteli różnego rodzaju, prawda? No to się zaczęło, zaczęło się w ogóle od tego, że seriale telewizyjne były przez dekady podporządkowane nawet nie tyle stacjom telewizyjnym, co reklamodawcom. Jeśli reklamodawca twierdził, że on nie chce, żeby reklama jego proszku telewizyjnego była obok serialu, w którym pojawia się postać geja, no to po prostu nie było postaci geja w serialu. Potem pojawiło się HBO, które nie ma reklam i w związku z tym można było tam zrobić znacznie więcej. No i stąd się wzięła cała pierwsza wielka fala dobrych, mądrych i odważnych seriali typu Rodzina Soprano, Seks w Wielkim Mieście i tak dalej. No a teraz platformy streamingowe mogą już robić w ogóle co chcą i mają na to wielkie budżety i próbują rzeczy najróżniejszych. Raz z tego wychodzi coś fajnego, raz nie, ale jak widać tych rzeczy odkrywczych, nowych, świeżych i no i docenianych wszędzie jest naprawdę dużo i coraz więcej tych platform jednak działa tak, że te rzeczy swoją premierę mają tego samego dnia na całym świecie, więc nagle znajdujemy się
w normalnej rzeczywistości. Tak, i plusem jest to, że jednak nie to, do czego byliśmy przyzwyczajeni do tej pory, że tak naprawdę cały sezon można obejrzeć naraz, a nie czekać tydzień na kolejny odcinek. Zresztą one chyba są produkowane pod takim kątem często, bo ja ostatnio czytałam wypowiedź, już nie pamiętam, jakiego reżysera do serialu, bodajże Dark. W ogóle twórców tego serialu. I oni opowiadali, że tak naprawdę ten serial jest robiony też pod takim kątem, że nie możesz się oderwać, że chcesz zobaczyć, co będzie dalej i tu nie ma szans na to, żeby czekać tydzień czy ileś dni, tylko musisz obejrzeć to w całości. To jest też tak, no, że wielu twórców, którzy pojawiali się w świecie seriali ze świata kina, oni mówili, że oni nie tyle kręcą serial, co kręcą długi film podzielony na kilka części. No i teraz tak naprawdę w momencie, kiedy wrzucane są całe sezony naraz, no to faktycznie tak to działa, że można usiąść i wstać kilkanaście godzin później. Zgadza się, to jest uzależniające, to jest straszne. No ale właśnie, bo ja wspomniałam o tym serialu Dark i tak sobie zaczęłam się zastanawiać, że, bo to jest akurat produkcja niemiecka z pomocą Netflixa, jak rozumiem, tamten sznyt amerykański widać. Znaczy, to jest tak zrobiony dobrze serial, że gdyby nie język, to ja bym pomyślała, że to jest amerykańska produkcja. Czy to dzięki temu wsparciu, czy to kino europejskie, że pod kątem seriali idzie w takim fajnym, dobrym kierunku? Takiego poziomu, przynajmniej ja taki poziom lubię. No. Myślę, że to połączenie obu tych rzeczy. To znaczy, mamy amerykańskich producentów, amerykańską wytwórnię, która wie, no, którzy mają znacznie większe doświadczenie w tworzeniu seriali, wiedzą, jak to robić. Zresztą niedawno nawet pojawili się w Polsce, bo był taki serial kilka miesięcy temu AXN-u, Ultraviolet, który był wyprodukowany i wymyślony przez Amerykanów, a później już nakręcony przez polskich reżyserów i aktorów. I też już było widać tą różnicę. Też było widać, że to jest serial robiony z myślą o tym, żeby się go dobrze oglądało przede wszystkim. A Netflix tak działa, że no, szukają po całym świecie dobrych pomysłów i kiedy już znajdą, no to nakładają tą swoją czapkę i finansową, i organizacyjno-producencką i w efekcie dostajemy coś nowego. No teraz uparcie czekamy na te pierwsze produkcje Netflixu polskie. Trwa już produkcja tego serialu Agnieszki Holland o alternatywnej rzeczywistości polskiej, politycznej i nie tylko. Powoli przygotowuje się Tomek Bagiński i jego ludzie do Wiedźmina, który tam będzie w sumie też w dużej mierze polski, ale z amerykańską showrunnerką. Więc myślę, że to mogą być znowu, tak jak ten Dark, to może być coś, co z jednej strony należy, będzie mocno polskie, ale z drugiej strony będzie absolutnie popularne na całym świecie, jeśli się uda. Tak, ja nie wiem, jak oni zrobią, ale to się ogląda po prostu z wypiekami na twarzy i czeka, co będzie dalej. A tak jak mówię, no jedyna rzecz, która mi tam przeszkadza, oczywiście to język, no ale to już jest kwestia gustu, kto jaki lubi. A propos polskich produkcji, bo też liczyliśmy na to podczas Złotych Globów, że twój Vincent jednak z jakąś nagrodą będzie. Nie zmienia to jednak faktu, że samo wyróżnienie i nominacja było czymś wyjątkowym. Wiadomo, że Złote Globy to jest taki przedsmak tego, co będzie się działo na Oscarach, to już na początku marca, no ale myślisz, że jednak tam coś ten... Działamy? Myślę, że ma większe szanse niż przy Złotych Globach, bo pamiętajmy, że Złote Globy to głównie jednak impreza PR-owa, no jeśli tam tych osób jest niecała setka, które głosują i to wszystko są starsi dziennikarze zaprzyjaźnieni z hollywoodzkimi gwiazdami, to nie to samo, co wielotysięczna Akademia Zawodowców. Ale no, twój Vincent ma jeden zasadniczy problem, zwłaszcza w porównaniu z Coco, z którym będzie głównie konkurował, który dostał nagrodę przy poprzedniej nocy. Tam trochę brakuje scenariusza. To jest piękny film, świetnie się to ogląda, ale gdyby tak wzorem amerykańskich animacji najpierw 2 lata posiedzono myśleniem porządnej fabuły, a dopiero później zaczęto to malować, to myślę, że mielibyśmy do czynienia z autentycznie wielkim fenomenem światowym. W momencie, kiedy to są po prostu fajne obrazki, świetnie wymyślone od strony wizualnej, ale gdzieś tam nie ma jednak tak dobrze przekombinowanej fabuły. No zobacz, wszystkie te filmy Pixara to jednak polegają na tym, że oni naprawdę rok, dwa, trzy, najpierw
siedzą nad fabułą, wymyślają to wszystko, a dopiero później zaczynają jakąkolwiek animację, że to wszystko polega na tym, że zdają sobie sprawę, że najważniejszy w takim filmie jest scenariusz. Mhm. To dotyczy zresztą całego polskiego kina, ale to... Mhm. Najważniejsze, tak, bo to jest niesamowite, że najważniejsza jest historia, niezależnie czy to jest animacja, czy to jest fabuła, to oczywiście obrazek się liczy, no wiadomo, no, najpierw patrzymy, prawda, ale no. Jednak chwilę popatrzymy i musi coś przykuć naszą uwagę. No a tutaj chodzi o to, żeby wciągnąć w ten świat i tam utrzymać naszą uwagę i żeby tam się działo mnóstwo fajnych rzeczy. Czyli jak byś obstawiał, jeżeli chodzi o Oscarową noc, będzie tam coś dla nas? Czy... No myślę, że będzie nominacja, o czym przekonamy się za kilka. I sądzę, że na to ten film zasłużył. Mhm. Żeby już samej samą nominację mieć. Nominacja już jest naprawdę, zwłaszcza w kategorii animowanej, kiedy no, konkurencja na całym świecie jest wielka. Mhm. To już naprawdę jest duże coś i tego się trzyma. To polskie kino, ja tak pomarudzę trochę, ale ciągle mam takie poczucie, że tak strasznie kuleje. Mówisz o tych serialach i faktycznie liczę na to, że dzięki wsparciu ludzi, którzy zajmują się tym od lat i może mają, nie wiem, inne, bardziej świeże i z dystansu spojrzenie, będą w stanie zrobić coś wyjątkowego, bo przyglądając się tym amerykańskim produkcjom na Netflixie, chociażby banalna, no w cudzysłowie, banalna rzecz jak dźwięk, że słyszę westchnięcie aktora, a u nas często nawet nie mogę zrozumieć, o czym oni mówią. Co się dzieje, no, Kamil? Kiedy powoli. W końcu to się... Ale mamy XXI wiek, 4K, nie, 8K, nie wiem jeszcze jakie K. I nie jesteśmy lepiej. W stanie nie, jest, zrobić... Jest coraz lepiej. Znaczy te filmy się moim zdaniem w ostatnich latach tak uroczo rozwarstwiły. Czyli mamy trochę filmów naprawdę dobrych, trochę filmów rewelacyjnych i z drugiej strony... Trochę filmów naprawdę złych, co, jak wiesz, mnie cieszy jako twórca Nagrody Węże. I tak, widziałam twój wpis a propos ostatniego serialu, który jest bardzo popularny. No więc właśnie, ale no mówię, u nas też i w kinie, i w serialach dzieje się trochę, no bo z serialami przecież mieliśmy teraz pod koniec zeszłego roku z jednej strony drugi sezon Belfra, może już nie tak dobry jak pierwszy, bo za szybko się za niego wzięli, ale to wciąż jest serial powyżej średniego polskiego poziomu. Mieliśmy też drugi sezon Watahy, który był zdecydowanie lepszy i ten serial stał się fenomenem, nie wiem czy wiesz, ten serial stał się fenomenem międzynarodowym, bo kiedy pierwszy sezon powstał kilka lat temu, no to po prostu był to sympatyczny serial o Straży Granicznej w Bieszczadach i ich problemach, ale kiedy HBO pokazało go na innych rynkach europejskich, to nagle zebrał świetne recenzje i te polskie Bieszczady tak zafascynowały wszystkich, że drugi sezon w zasadzie został bardziej wymuszony przez zagranicę niż bardziej niż przez polski rynek, więc no to pokazuje, że mamy potencjał, tak? Że gdzieś tam. No i kolejne seriale, które i Canal Plus, i HBO polskie zapowiada, no to brzmią zupełnie interesująco te pomysły i tylko spokojnie poczekajmy. No właśnie, a co 2018, jeżeli chodzi o film i seriale, przyniesie? Coś spektakularnego się pojawi na rynku? No jak zwykle dziesiątki kontynuacji. No ja czekam na Stranger Things kolejny sezon i na Mindhunter kolejny sezon, bo na pewno będzie, bo tak się zakończył, że musi być. No tak, tak. Nie, no seriale, w serialach będzie tego naprawdę kilka wiaderek uroczych rzeczy i... Znaczy w dalszym ciągu rządzą superbohaterowie, więc superbohaterskich rzeczy będzie mnóstwo. I ja najbardziej czekam na drugich i nie ma mocnych, bo to moim zdaniem była jedna z największych Pixarowych atrakcji i ten film, no to jest coś, co na czym wychowało się parę pokoleń. A zobacz, ty zawsze podobnie. O tym wspominasz, że to jednak faktycznie twój ulubiony. Bardzo serdecznie dziękuję, Kamil Śląkowski. Do kin, przed laptopy, telewizory i oglądamy, bo jest to oglądać. Dzięki, wszystkiego dobrego.